You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up. Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i ja dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem Instagram decyduje o moim dniu. Tak, no i na samym początku zaproszę was na mojego Instagrama, nazwa Szkieletonka. Tam właśnie możecie być ze mną na bieżąco, informuję was, kiedy będą odcinki. No i ogólnie dodaję jakieś różne relacje dotyczące mojego życia, co robię i tak dalej, więc was tam zapraszam. No i co? Właśnie nagrałam ten odcinek, no i pierwsza ankieta już wleciała i jest ona na temat ubioru. Są tam dwie stylizacje, które wam teraz pokażę, a na razie jestem właśnie w mojej super piżamce. A więc tutaj mamy moje dwie stylizacje i na Instagramie stylizacją numer 1 jest ta stylizacja, dokładnie super to brzmi, ale tak, góra jest z beczki i tak właśnie ona się prezentuje, taka czarna. Moja mama mówiła mi, że będzie mi gorąco, ale ja stwierdzam, że nie. No i jeszcze takie spodenki, one są z Shein, Shina i w ogóle patrzcie, jakie to jest genialne, tu jest takie jasne, a tu jest ciemne. Nie no, a druga stylizacja jest bardziej już taka trochę luźniejsza, czy coś takiego. No i spodenki mamy z beczki i one mają taki napis na tyłku. No i tak właśnie się one prezentują. No i góra jest z Reserved. I jeszcze chwilę poczekam, no i zaraz zobaczymy, w czym będę dzisiaj chodziła. Mam tutaj screena, ponieważ nie chciałam, żeby mi relacja znikła ani nic. A więc tak, wygrała stylizacja numer 2. Powiem wam, że wolałam szczerze, żeby wygrała ta numer 1. No ale niech będzie ta numer 2. Teraz idę się przebrać i zaraz do was wracam. A więc tak prezentuje się ta stylizacja. Mam nadzieję, że cokolwiek w ogóle widzicie, bo, no nie wiem. No i tak, dobrałam sobie jeszcze do tego taki naszyjnik, ponieważ wyglądało tak jakoś goło bez niego. A teraz będzie wlatywała ankieta na temat tego, czy mam sobie robić makijaż, czy nie. Obstawiam, że będę musiała zrobić ten makijaż, ale to zobaczymy, więc odezwę się do was wtedy, kiedy będą wyniki. Ja zrobię sobie teraz pielęgnację, bo wiem, że ten makijaż wygra. Więc nie opłaca mi się czekać, odwlekać i w ogóle, więc sobie teraz zrobię wcześniej tą pielęgnację, żeby nie tracić czasu. No i tak, ja was po prostu za dobrze znam, ja wiem, że wy wybierzecie ten makijaż, ja po prostu to wiem, przewidziałam to. Tak, jak dobrze zgadnę, to zostawiacie łapkę w górę i tak zostawiacie, co nie? Więc wyglądam pięknie, ja to wiem. Wyglądam jak ten, z Harry'ego Pottera, co miał taką chustę na łebie, a z tyłu był chyba Voldemort czy coś takiego, nie wiem, dawno nie oglądałam, nie pamiętam go, ale tak. That girl check. A więc wyniki. Tak, wiedziałam, że mam zrobić makijaż, więc robimy teraz makijaż. Narzędzie tortur, moi drodzy. Ale powiem wam, że możecie mi wysyłać na Instagram jakieś głosówki, jakieś story time ze szkoły, akcje czy coś takiego, bo ja bardzo lubię słuchać coś takiego, jak lubię makijaż, więc jak ktoś jest chętny, to może wysłać, ja z chęcią posłucham, bo tak, jakoś podcasty do mnie nie przemawiają, w sensie takie, co są na Spotify, YouTubie. O, oko mi się szkli. Jest super. Kocham swoje życie. Mam już makijaż i nie wiem, czy coś się zmieniło między tym przed i po nałożeniem tapety, tak, ale bardzo ładnie to tło wygląda moim zdaniem, w sensie nie toaletka, ale te krzaki. Roślinki, no sorry, ale tak, nie wiem, bardzo ładnie to jakoś wygląda. No i teraz będzie raczej ankieta na temat jedzenia. Wleciały teraz dwie ankiety na Instagrama. Pierwsza to jest, co mam zjeść na późne śniadanie, no i pierwsza opcja, czyli ciemne pieczywo. Czyli inaczej taka obułka z Biedronki, tak, biedra, no i warzywa i wędlina, a druga opcja to jest jajecznica, ale jajka mam teraz w lodówce. Druga ankieta to jest napój, co mam
pić, jakby w sensie co do picia po prostu, nie? No i pierwsza opcja, czyli świeżo wyciskany sok. Tutaj mamy przygotowane rzeczy do soku, no i taką super maszynę. No i druga opcja to jest kawa, która również jest w lodówce, bo to jest ta kawa z Starbucksa. Minęło 10 minut od dania relacji i może trochę mało, ale sorry, nie chcę mi się więcej czekać, bo jestem głodna. No i tak, na śniadanie zjemy sobie pieczywo ciemne z warzywami i wędliną i powiem wam, że się cieszę, bo mam ogromną ochotę na to, więc idziemy robić, a później zobaczymy, co do picia mam przygotować. No i z napoi wygrał świeżo wyciskany sok, a więc lecimy robić. A więc tak, ja zrobię to chyba trochę tak klasycznie, w ogóle jesteście teraz na szklance, więc super, co niewygodnie. Zrobię sok z jabłka i marchewki. Wow, tak kreatywnie, nie spodziewaliście się tego, co nie, ale no. Więc przekrajamy jabłko tak na pół, wsadzamy później tam do tego czegoś i później marchewkę całą się daje. Przyniosłam sobie jedzenie na zewnątrz, no i będę jeść. A więc mamy tak, bułkę, no i świeżo wyciskany sok, więc tak fit normalnie, więc smacznego. Trochę mnie bolą zęby od aparatu i w sensie jakby te przednie, bo mam zameczek na tym zębie jednym z przodu, nowy, tak, bo wcześniej nie miałam i trudno mi się to je, więc tak, ale damy radę. Siemano, zjadłam i teraz nie wiem, jaką mogę dać ankietę na Instagrama. Myślałam o tym, żeby zapytać się, czy robić live'a, ale wydaje mi się, że to jest taka nie za dobra godzina na to, więc nie wiem. Ale tak, na pewno chcę dać ankietę, czy zamawiać Heartstopper, bo nie mogę się zabrać do zamówienia tego. No i tak, w ogóle pozdrowienia dla mojej super psiapsi Asi. Tak, robimy razem Hot Girl Summer, więc tak, pozdrawiam. Hejo. Tak, ogarnęłam przed chwilą bałagan, który zrobiłam podczas robienia jedzenia i soku. Też sobie ogarnęłam szufladę z świeczkami, bo był tam bałagan i to dość spory. No i tak, a teraz stwierdziłam, że mam kolejny pomysł na ankietę, czyli jaką książkę zamówić, no i zaraz będę dawała i myślę, że pierwsza książka to będzie Heartstopper właśnie, bo nie mogę się zabrać po prostu, żeby kupić kolejne części, więc pasuje jednak no, coś zamówić. A druga książka, to tylko książkę wybierze moja mama, więc będzie bardzo fajnie. Leciały dwie relacje, jedna na temat książki, którą mam kupić, a druga czy robić live'a. No i tak, tutaj mamy do wyboru takie dwie oto książki. Już wam to i pokazuję. Później zresztą zobaczycie lepiej. A druga ankieta to jest, czy robić live'a. Zakładam, że będzie tak, więc będziemy robić dzisiaj live'a. A więc tak, z tej ankiety o książkach wygrała książka, komiks Heartstopper, a druga ankieta, czyli czy zrobić live'a, to tak, mam zrobić i za minutę zacznę. Siemka, hejo! Miałaś z plastyki 6 czy 5? Z plastyki miałam 5, bo trzeba tam jakiś konkurs wygrać, żeby mieć 6. Czy po prostu już włosy? Nie. Chodziłaś na jakieś korepetycje przed egzaminami? To znaczy ja przez cały rok chodziłam, no chyba od czwartej, nie, nawet nie od czwartej, od pierwszej klasy chyba chodziłam na do szkoły językowej z angielskiego. A gdzieś tak w drugim półroczu zaczęłam mieć korepetycje z matmy i tam robiliśmy arkusza. Ale piękne pokoje, dziękuję. Jakich długopisów używasz do notatek? Ja was tam odsyłam do odcinka, gdzie pokazuję jakby moje sposoby na naukę, też właśnie te moje przybory do notatek, więc tam gdzieś na moim kanale jest. Ile obstawiasz procent z egzaminów? Nie obstawiam procentów ani nic. Znaczy ja wiem, ile będę miała tak mniej więcej. I jestem zadowolona z tego.
Ale wszyscy mówią, że źle im poszło jakby te, to wypracowanie. Ja się tak zaczęłam bać, czy ja to dobrze napisałam i w ogóle. Idziesz gdzieś na wakacje? Tak, będę lecieć. Siemano, skończyłam live'a i tak, zaczęłam go robić o 14, a jest 15:13. Tak, a teraz moja mama napisała, że woda ma 27 stopni, więc idę sprawdzić wodę. Będę teraz zamawiać książkę, no i właśnie wygrało Heartstopper. Tom drugi, a więc zamawiamy. Już mam w koszyku. A więc tak, będę zamawiać. Zamówiłam i nie wiem, czy dam radę wam pokazać jakby na tym odcinku, że ona przyszła, bo nie wiem, kiedy właśnie będę ten odcinek publikować, plus kiedy ta książka przyjdzie. Więc tak, ale jak coś, to pokażę wam na innym odcinku, jakby nie na tym. Kolejna ankieta, jaką dam, to będzie coś z tyłu, takie jakby bardziej relaks, a taka jakby praca, coś takiego. Nie wiem, czyli pierwsza opcja w każdym razie będzie na przykład czytanie książki, a druga to porządki w szafie i ogólnie wystawianie ubrań, tych, których już nie chodzę, na Vinted, więc tak. Ja w ogóle ostatnio też wystawiłam moje mańki, możecie wpadać, nazwa szkieletonka. No i tak, dodam to i zobaczymy, co wybierzecie. Wygrały porządki w szafie, więc lecimy się zabrać za robotę. Mam do ogarnięcia dokładnie tą część, tak, czyli między innymi przeglądnąć te rzeczy, przemyśleć, czy będę w tym chodzić, czy jest dobre i w ogóle, więc zabieramy się do roboty. I'm done with hitting your wall, short notice, I just gotta let you know, you led me straight to the fall, I'm broken, I'm still trying skin and bones, you left me, you're all alone, I hate you, then you show up on my phone, I'm writing a miracle, I'm at a loss for words, I wanted to shot, you always catch me by surprise, I didn't wanna see the signs, then I head into the night, coming out into my arms. Powyjmowałam rzeczy, których już raczej chodzić nie będę, no i te, które muszę przymierzyć i zobaczyć, jak one wyglądają jeszcze, czy są na mnie dobre. Więc tak, teraz będzie maraton przymierzania. No i tak. Miałam robić te zdjęcia, już nawet sobie przygotowałam statyw, uchwyt i tak dalej. Nawet już ubrałam, co nie, tego miałam zdjęcie robić. Ale telefon mi się ładuje, a nie chcę go milion razy odłączać w ogóle. Więc wleci teraz jakaś inna ankieta, a po prostu zdjęcia na Vinted dodam później lub po prostu jutro, bo jutro też będę miała dość sporo czasu po szkole, bo już zadań nie ma, no i takie inne sprawy. Wygrała opcja, że mam iść z Dorą na spacer, więc idę po Dorę. A więc jesteśmy z Dorą na spacerku i obawiam się, że nic nie widać, ale tak, idziemy sobie pod las, bo Dorusia tutaj bardzo lubi, ona lubi sobie tutaj biegać, to jest grzeczny pies. Bardzo grzeczny pies. Więc tak, idziemy sobie pod las. No i co mogę wam tutaj powiedzieć? Wow. Strasznie dużo jest u nas na ogrodzie jeży. Tak, taka ciekawostka. Jeży. Na przykład wczoraj był jeden. No i była akcja wynoszenia go, ponieważ Dora nie dawała mu spokoju. W sensie nic mu nie robiła, ale szczekała strasznie, nie? Więc tak. Chodź. A więc tak, tutaj za tą siatką jest las i Dorusia najchętniej by przeszła przez tą siatkę i sobie pozwiedzała, co tam jest, no ale się niestety nie da, bo jest w ogóle zarośnięte tam. Dawniej było lepiej, było tak fajnie, w sensie można było tam na luzie chodzić, no i było spoko. Kwiatki były, razem z babcią tam chodziłam. No i co, a teraz nie ma. Bywa. Piękne te czasy, co nie? Jak wróciłam ze spaceru, to zaczęłam te właśnie rzeczy wystawiać na Vinted. No i trochę zeszło, ale powiem wam, że dość dużo rzeczy wystawiłam. Przynajmniej tak mi się wydaje. A więc tak, jak coś, to wpadajcie na moje konto, nazwa Szkieletonka. No i jest tutaj bardzo dużo rzeczy wystawione i to wszystko jest właśnie z dzisiaj.
tam do, no dotąd dokładnie. Później są manki, które też sprzedaję, więc jak coś, to was tam zapraszam. A teraz wam pokażę, jak teraz się szafa prezentuje. A więc tak to wszystko jest poukładane, może w tej części, co tutaj jest na rurce, te bluzy i takie inne, no nie za dużo się zmieniło, ale między innymi tutaj jest dużo mniej rzeczy, no i tutaj też jest mniej rzeczy. Ja jestem zadowolona z tych porządków. No i to już będzie raczej na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, a ja idę sobie odpoczywać, bo się zmęczyłam. Musiałam to wszystko pochować, wynieść pudło z rzeczami, które wystawiłam. No i tak trochę zeszło. Ale tak, zostawcie łapeczki, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!